Telewizja w Polsce.pl, to są gorące pytania. Edyta Hołdyńska, witam państwa bardzo serdecznie. Gorąca noc tutaj w Polsce, w Stanach właśnie teraz. Mamy noc po wyborach prezydenckich. Jakie będą ich wyniki? Trwa liczenie głosów, no i bardzo różne są opinie, jak to się wszystko może zakończyć. Czy możemy śmiało stwierdzać, że Donald Trump te wybory wygrywa? Na tę chwilę jeszcze nie. Na tę chwilę liczymy głosy, na tę chwilę czekamy też na wyniki z poszczególnych stanów. Ważne są głosy także z tych tak zwanych swing states i także głosy Polonii, Polaków, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych, a to niemała liczba, 10 milionów Polaków za oceanem. Łączymy się w tym punkcie naszego programu z Janem Dziedziczakiem, czyli pełnomocnikiem rządu do spraw Polonii właśnie. Dzień dobry, panie ministrze. Kłaniam się państwu. Panie ministrze, z niepokojem patrzy pan na to, co się dzieje za oceanem. W jaki sposób patrzy pan na spływające wyniki? Jak reaguje i jak też możemy prognozować, sądować, głosowali Polacy? No cóż, wyniki są jeszcze sprawą otwartą i trudno się wypowiadać z racji pełnienia urzędu ministra, pełnomocnika. Ale jako politolog mogę powiedzieć, że wszystko wskazuje na to, że pan prezydent Trump uzyska reelekcję. Jeśli chodzi o pytanie pani redaktor, jak głosowali Polacy, to oczywiście będzie przebadane. Natomiast biorąc pod uwagę nastroje wśród amerykańskiej Polonii, wśród Amerykanów polskiego pochodzenia, wśród tych naszych rodaków, którzy mają amerykańskie obywatelstwo, to wszystko wskazuje na to, że zdecydowana ich większość poparło prezydenta Trumpa. I to jest pewna zmiana, jeśli chodzi o trendy głosów polskich w porównaniu z sytuacją sprzed 30, 40, 50 lat, kiedy Polacy głosowali zwykle na demokratów. To się załamało tak naprawdę wraz z prezydenturą Ronalda Reagana i jego bardzo antykomunistycznym i propolskim działaniom skutecznym, owocującym upadkiem komunizmu na świecie i w PRL-u. I tak naprawdę później te głosy naszych rodaków były zdecydowanie bardziej konserwatywne. Polacy są bliscy wartościom konserwatywnym, katolickim, stoją po stronie ochrony życia, tradycyjnych wartości, więc z racji choćby radykalizacji głosów demokratycznych, lewicowych, Partia Demokratyczna z centrum lewicy staje się systematycznie partią lewicową. Te głosy przepłynęły w stronę republikanów. Dla nas istotne jest to, aby ta 10-milionowa grupa Polaków była widoczna w tych wyborach, w tych i oczywiście następnych. Od 2016 roku dzięki takim inicjatywom jak Polish Americans for Trump, Polonia for Trump, dzięki różnym inicjatywom naszych rodaków, Polacy są wreszcie widoczni w Stanach Zjednoczonych, są grupą, o którą się walczy i to jest bardzo cenne. W 2016 roku prezydent Trump spotkał się ze środowiskiem Polaków, obiecał wiele istotnych rzeczy, takich jak choćby zniesienie wiz i to zostało zrealizowane. No właśnie, my w poprzednim punkcie naszego programu zastanawialiśmy się z publicystą Michałem Karnowskim, jak będzie wyglądała ta relacja polsko-amerykańska po zmianie w urzędzie prezydenckim. Czy rzeczywiście może dojść do pogorszenia? Michał Karnowski postawił taką tezę, że na pewno dojdzie do takiego tąpnięcia, że te środowiska polskie, liberalne będą wykorzystywały ten moment, te wypowiedzi z kampanii wyborczej Joe Bidena, które mówiły nawet o polskim totalitaryzmie, mówiły o tym, że trzeba to powstrzymać, że są takie właśnie kraje jak Polska. W ten sposób mówił, zresztą przeciwko czemu protestowała Polonia amerykańska, żądała przeprosin za te słowa. Natomiast takie słowa padły i one mogłyby być takim podglebiem dla rzeczywiście wykorzystywania tego rodzaju no właśnie poglądów, wypowiedzi do tego, by naciskać na polski rząd z różnego rodzaju amerykańskich ośrodków. Jak pan patrzy, panie ministrze, na te słowa i na to, co może się wydarzyć? Znaczy ja myślę, że kandydat demokratyczny i jego sztab popełnił ogromny błąd,
w ten sposób wypowiadając się o Polsce i Polakach, zarówno słynny wywiad dla New York Timesa, gdzie pan Biden tak naprawdę no, powielał pewien stereotyp taki wokół tak zwanych Polish jokes, a teraz te wypowiedzi z debaty prezydenckiej, gdzie porównano czy zrównano Polskę i jej wartości demokratyczne z Białorusią, no nieakceptowalne. I to był błąd. I na tym sztab demokratyczny i prezydent Biden stracili. Stracili 10 milionów głosów. I tak by po raz kolejny wracamy do tego, że o głosy amerykańskiej Polonii trzeba zabiegać i ci, którzy zabiegają, zyskują na tym, wygrywają wybory. No, teraz jeszcze nie mamy tych szczegółowych wyników, ale zwłaszcza w tych swing states nasi rodacy się mobilizowali i głosowali. Jeśli choćby w Pensylwanii w 2016 roku prezydent Trump wygrał 40 kilkoma tysiącami, a jest tam 500 tysięcy Polaków, no to czymś niezwykle krótkowzrocznym jest niewykorzystywanie, niezabieganie o głosy Polaków. A prezydent Trump o głosy Polaków zabiega, dba i uwaga, później po zwycięstwie w 2016 roku te 4 lata to były 4 lata kwitnących relacji polsko-amerykańskich, kilkunastu spotkań naszych prezydentów. W ostatnie przecież w czasie kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy, nie zapomnimy tej wizyty w Białym Domu w tym kluczowym momencie. I Polacy wyciągnęli wnioski i zagłosowali w tych wyborach na tego, kto dba o ich relacje, kto szanuje Polaków. Mam nadzieję, że w roku 2024, 2028, więc w następnych wyborach jednak o głosy Polaków będą zabiegać oba sztaby i oba sztaby będą przedstawiać Polakom interesującą i z punktu widzenia Polski, o której Polacy w Stanach Zjednoczonych pamiętają, i z punktu widzenia opozycji Polaków w Stanach Zjednoczonych propozycje. No właśnie, 10 milionów Polaków tam mieszkających, czy rzeczywiście tyle głosów, tyle osób realnie poszło do urn, czy też wzięło udział w wyborach korespondencyjnych, czy możemy mówić o takiej frekwencji przekładającej się właśnie aż na 10 milionów głosów, to jedna kwestia. I druga kwestia, które ze Stanów, pańskim zdaniem, panie ministrze, są kluczowe? Mówimy o Florydzie, o tym, że Joe Biden ze smutkiem stwierdza, że została odbita przez Donalda Trumpa, choć w 2016 roku również Floryda właśnie zagłosowała w większości i tu głosami Polonii na Donalda Trumpa. Jak to może wyglądać teraz i na które z danych pan patrzy właśnie tym okiem ministra do spraw Polonii właśnie, czyli które ze Stanów będą odzwierciedlały na ten moment, jak głosują Polacy? Przede wszystkim my w tym roku przyglądaliśmy się, analizując te przepływy, tak zwanym swing states, czyli decydującym stanom, i monitorowaliśmy to, jakie są nastroje na Florydzie, w Pensylwanii, w Ohio, w Michigan. I muszę powiedzieć, że w tych stanach nasi rodacy się mobilizowali. Ja sam występowałem z powodu koronawirusa, nie miałem możliwości osobistego odwiedzenia tych stanów, ale występowałem w mediach polonijnych, w stacjach radiowych, w innych mediach w tych stanach i prosiłem, żeby Polacy byli widoczni w tych wyborach, żeby doprowadzić do sytuacji, aby sztaby zabiegały o głosy Polaków, tak jak zabiegają o głosy innych mniejszości narodowych, dlatego że później w swoich decyzjach, w swoich działaniach prezydent czy odpowiednio senatorowie czy członkowie Izby Reprezentantów muszą pamiętać o dobrych relacjach z Polską, o korzystnych dla Polski rozwiązaniach, bo wiedzą, że od tego zależy ich reelekcja, od tego zależy decyzja o głosowaniu lub nie nadanego kandydata przez znaczącą mniejszość polską. To jest niecałe 10 milionów, ale to są na pewno miliony głosów. Będziemy to analizować po tych wyborach. I przynajmniej kilka stanów, a zwłaszcza tych swing states, decyzja o tym, kto tam wygra,
leży w rękach mniejszości polskiej. Donald Trump to doskonale rozumiał. Które to ze Stanów, powiedzmy naszym widzom? Z pewnością Pensylwania, z pewnością Ohio, Michigan, Florida, a więc te kluczowe, decydujące Stany. I tam Polacy naprawdę odgrywają ważną rolę. I sądzę, że i wypowiedź Donalda Trumpa i te 4 lata znakomitych relacji z Polską, i wypowiedzi sztabu demokratów niefortunne, to najłagodniej mówiąc, wpłynęły na wyniki w tych Stanach. Powiedzmy jeszcze o relacjach czy podejściu poszczególnych kandydatów co do Rosji, bo tutaj mówiło się właśnie o Donaldzie Trumpie, zwłaszcza w momencie impeachmentu, o tym, że on jest prorosyjski. Natomiast tak jak pan mówi, panie ministrze, to Donald Trump wzmocnił obecność NATO, zwiększył obecność żołnierzy w naszym kraju właśnie dlatego, żeby odpowiadać na zagrożenia ze strony Rosji. Natomiast Joe Biden jest przedstawiany jako ten żelazny przeciwnik polityki Władimira Putina. Jakie to może mieć znaczenie też dla Polaków, no i ogólnie dla Amerykanów głosujących wczoraj w wyborach prezydenckich? Jak mówi nasze święte pismo, po owocach ich poznacie. I fakty są takie, że polityka pana prezydenta Trumpa jest z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski korzystna, a powiedziałbym nawet, że bardzo korzystna. Realna obecność takiej ilości wojsk sojuszniczych, wojsk amerykańskich w Polsce sprawia, że prawdopodobieństwo agresji na Polskę, ataku na Polskę radykalnie spada. Potencjalny agresor musi mieć świadomość, że żeby wejść do Polski, musiałby strzelać do amerykańskich żołnierzy. Ameryka, kraj poważny, potężny, nigdy nie pozwoli sobie na to, aby ktoś bezkarnie do ich żołnierzy strzelał, i na pewno zdecydowanie odpowie. A więc potencjalny agresor nie zdecyduje się na atak na Polskę. To jest owoc tych 4 lat prezydentury Donalda Trumpa i jego relacji z Polską. To jest owoc z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski. Natomiast jeśli chodzi o pana prezydenta Bidena, tak naprawdę są różne analizy, kto byłby jego potencjalnym współpracownikiem. Niektórzy mówią, że byliby to ludzie, którzy byli wokół prezydenta Obamy, i byliby to ludzie, którzy byli architektami tej polityki resetu z Rosją, bardzo niekorzystnej i bardzo zresztą naiwnej. Więc mimo różnych ostrzeżeń liberalnych mediów, owoce prezydentury Donalda Trumpa z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, z punktu widzenia w ogóle relacji z Polską, ale no, z bezpieczeństwem stawianym na pierwszym miejscu, są bardzo korzystne dla naszego kraju, i to trzeba podkreślić. Czy ta wczorajsza noc obserwowana przez pana, panie ministrze, przez polityków w KPRM-ie właśnie z taką niepewnością, jak wyglądają no właśnie te noce wyborów prezydenckich w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, proszę nam powiedzieć? No, noce wyborcze, jeśli chodzi o wybory amerykańskie, więc za oceanem w innej strefie czasowej, to są noce nieprzespane, ale jeszcze raz podkreślę, analizując amerykańskie portale wyborcze, muszę powiedzieć, że ja jestem o wynik spokojny. I mówię to jako politolog, ale a nie jako minister. I moim zdaniem jest bardzo prawdopodobne, że pan prezydent Trump uzyska reelekcję. Zresztą tą reelekcję uzyska, podkreślmy, dzięki głosom amerykańskiej Polonii. Ale najważniejsze w tej historii jest to, że pan prezydent Trump i jego współpracownicy wiedzą, że wygrali w 2016 roku dzięki Polakom, i te 4 lata znakomitych relacji były tego owocem. Owocem wdzięczności Polakom amerykańskim za głosy, ale też pracą, bo wiemy, że kampania wyborcza zaczyna się dzień po wyborach, pracą na rzecz reelekcji. Myślę, że Polonia amerykańska się prezydentowi Trumpowi tutaj
że tak powiem, podziękowała przy urnach. Dziękujemy serdecznie za tę rozmowę, prognozę i politologiczną, i tę ministerialną. Jana Dziedziczaka, dziękuję bardzo. Miejmy bardzo nadzieję, dziękuję. Rzeczywiście, że Polska pozostanie bez względu na wyniki wyborów tym ważnym partnerem Stanów Zjednoczonych, bo na tym nam wszystkim powinno zależeć. Dziękuję za uwagę w tym wydaniu Gorących Pytań. Za chwilę kolejne. Proszę z nami zostać.